Tak, czy zasady znasz? Oglądałem ostatnio Bartka Nowaka, więc znam. Dobra. Tak, nie, to są twoje odpowiedzi. Raz możesz wykorzystać pomidora. Pytań jest około 20, może 20 kilku. Także musisz to mądrze taktycznie też rozegrać, ale jeżeli dasz radę bez, to śmiało. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Wiele rzeczy w życiu osiągnąłem. W zespole Młodej Ekstraklasy Śląska wygrałem na przykład konkurs na najdalszy wyrzut piłki z autu. Tak. Zupełnie nie rozumiem tego narzekania na brak klasowego polskiego lewego obrońcy. Tak. Grasz tak, jak jesz. Każdy zawodowy piłkarz powinien zrozumieć tę zależność. Tak. Przestańmy robić z piłkarzy mnichów. Przy sportowym prowadzeniu się zawodnika jedno piwo, kebab czy hamburger nie powinno być dla nikogo problemem. Tak. Gdy skończę grać, zacznę doradzać sportowcom w kwestii diety i nawyków żywieniowych. Nie. Sok z buraków jest lepszy niż kulki mocy Anny Lewandowskiej. Tak. Językiem urzędowym w ekstraklasowej szatni powinien być polski. Tak. Niedawno podpisałem nowy kontrakt z Radomiakiem, ale oferta z ciepłego kraju, ciekawej ligi i kontrakt w euro byłyby pokusą nie do odparcia. Nie. Zagram jeszcze w tym samym ekstraklasowym klubie z moim bratem Mateuszem. Nie. Do dziś w szatni Radomiaka pękamy ze śmiechu, oglądając prezentację Karola Angierskiego w social mediach Sivasporu. Tak. W poprzednim sezonie miałem 4 gole i 4 asysty, w tym spokojnie zbiorę 10 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Tak. Żeby zagrać z orzełkiem na klacie, mógłbym nawet pojechać na Puchar Króla Tajlandii. Tak. Gdybym miał tyle pieniędzy, co Roman Abramowicz, też kupiłbym londyńską Chelsea. Tak. Jeśli nie trafi się poważna kontuzja, chciałbym grać do 40. Nie. Zakończę karierę z medalem Mistrzostw Polski. Tak. Radomiak to super klub, ale prawda jest taka, że jego herb jest estetycznie kontrowersyjny. Nie. Gdybym miał być jednym ze smerfów, to chciałbym być ważniakiem. Lubię zająć stanowisko w każdej ważnej sprawie. Tak. Radomiak z takim potencjałem musi grać ofensywnie. Czekanie w niskiej obronie zupełnie nam nie odpowiada. Tak. Trener Dariusz Banasik? Top. Tak. Trener Mariusz Lewandowski? Top. Tak. Trener Peter Chybala? Top. Tak. A, i teraz jest to pytanie dodatkowe, którego ty nie masz, a ja mam. Okay. Otóż to. I masz pomidora, ale mam nadzieję, że go nie wykorzystasz. Uwaga. Moim ulubionym zajęciem domowym jest prasowanie zasłon. Nie. I teraz tłumacz, o co chodzi, bo ja nie wiem. A jak to? Jest to aluzja do ostatniej sytuacji, jaka miała miejsce przed nagrywaniem Turbo Kozaka. Żona zagoniła mnie do obowiązków dnia codziennego i miałem do wyprasowania 12 zasłon. Oj, najgorzej. Najgorzej. Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy żonę, ale jak sam powiedziałeś na początku, z nią nie ma żartów. Dokładnie. No. Pozdrawiamy serdecznie. Słowo jest święte. Okej, Dawid, bardzo serdecznie dziękujemy. Fajna to była wizyta, ciekawa rozmowa, także cieszymy się, że byłeś z nami. Dziękuję również. Miło było.